Dzień dobry, moje drogie strzelce. Witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do czytania. Słuchajcie, czego unikać w 2024 roku. Zapraszam Was również do opisu mojego filmu. Tam zostawiam dla Was kilka użytecznych informacji. Zaczynamy. Czego unikać powinien strzelec? Na co zwrócić uwagę, żeby tego unikać w 2024 roku? Niedojrzałych adoratorów, którzy grają na kilka frontów, no ale to takie oczywiste, no to pokazało się, słuchajcie, mamy niedojrzałych adoratorów, nie wiem czy kobiety, czy mężczyźni, pokazali się raczej mężczyźni, którzy bardzo zabawowo tak podchodzą do relacji damsko-męskich, robiąc komuś Wam nadzieję na przykład. To raczej dla singli, myślę sobie. No albo Wy uważajcie, żeby nie robić komuś nadziei. Unikajcie takich sytuacji, kiedy dajecie komuś nadzieję na to, że między Wami mogłoby być coś więcej niż flirt i niezobowiązujące spotkanka. Tego unikać. Natomiast unikać ogólnie, pokazało się nam tutaj również, jakby nie podejmować żadnych konkretnych działań, konkretnych decyzji, a w tle jest impreza, jest alkohol, takie powiedziałabym biznesy po kieliszku, unikać tego. Nie wiem, może dla kogoś ma to znaczenie, a przynajmniej, że tak powiem, zastanowić się rano, czy nadal ma to sens, tak? To, co sobie tam ustaliliście w nocy na imprezie. Dodatkowo jeszcze, czego unikać, drogie moje strzelce. Uwaga na zaburzone trochę proporcje, jest za mało snu, a za dużo jest właśnie jakiś imprez, napoi różnego rodzaju, no tak o tym myślę, unikać takiego przejadania się, to się pokazuje u Was jako po prostu ważne, dlatego o tym mówię. Jeśli dalsze informacje nie będą z Wami spójne, to po prostu sprawdźcie sobie ascendent na przykład, tak? Bo tutaj jakby karty mówią, drogi strzelcu, no nie pij za dużo, nie jedz za dużo, wysypiaj się bardziej. No na razie takie się pokazały informacje. Uważaj na znajomości, deale zawierane, że tak powiem, po kielichu, krótko mówiąc. No zwróć na to uwagę po prostu, raczej unikaj. No dobra, idziemy dalej. Jeszcze, jeśli ta mieczowa energia, jeśli chodzi o kwestię unikania, ona raczej zachęca Was do tego, żeby podejmować decyzje na spokojnie, czyli bez po sprawdzeniu wszystkiego, czyli bez jakiejś niepotrzebnej popędliwości, tak? Ale też karty mówią, słuchaj, jeśli w przyszłym roku masz zamiar radykalnie zakończyć jakąś część swojego życia, w sensie jakiś etap w swoim życiu, to już nie unikaj później oglądania się za siebie. Unikaj tej zabawy w śledzika, gdzie tam jeszcze rzucasz okiem, a co słychać u tej osoby, a u tego eksa i tamtego eksa. Jeszcze tam zaglądasz. Jeśli zdecydowałaś się raz na zawsze zamknąć temat, to później nie szukaj informacji o tej osobie w sieci, na social mediach, nie rób sobie tego, nie rozdrapuj tych ranek, tak? To mniej więcej jest taka tutaj informacja. Zobaczmy, no dobra. Sprawdzaj sprawy też, czyli unikaj pochopności decyzji podjętych pod wpływem emocji. Dlaczego? Czeka Cię wielkie szczęście, drogi strzelcu. Czwórka monet, stabilizacja. 10 kielichów, czwórka monet. To przed Tobą. Ta czwórka monet przynosi Ci stabilizację. Może nie wiadomo ile, ale jest wystarczająco. Tak? Ciesz się szczęściem rodzinnym też. Partnerskim. Postaw na ludzi, którzy z Tobą emocjonalnie rezonują, gdzie jest fajny flow. Na te, że tak powiem, tutaj znajomości postaw. Te rozwijaj, tak? Ufaj w sobie, ufaj w to, że czeka Cię to, co najlepsze, że ta energia 10 kielichów, jeżeli długo i szczęśliwie, będzie dla Ciebie spełnieniem, że ona przyjdzie, ok? Zadbaj w ogóle też, to bardzo ciekawe, zadbaj o relacje partnerskie, rodzinne z przyjaciółmi, zadbaj o nie, znajdź na nie czas, poświęć im czas. W ogóle strzelec się pokazuje genialnie, jak dla mnie, bo pokazuje się w takiej energii, jest miło, jest fajnie, jest flow, więc jakby po prostu przeżywam życie, nie? Unikam takich właśnie sytuacji, które mogą we mnie wskrzeszać jakiś zbędny sentymentalizm, który donikąd nie prowadzi i powoduje, że tracę nastrój, tracę humor, flow znika. To jest super, uważam. Jest ta świadomość, że czasami zamknęliśmy drzwi, okej, no to już jakby staramy się ograniczyć rozpamiętywania.
Tak? Staramy się ograniczyć sobie atrakcje związane z tym, żeby jednak dowiedzieć się, co tam u kogo słychać. Bo to jest nowe dla Ciebie i jest dużo takiej energii, powiedziałabym, satysfakcjonującej, bo nam się pokazała na poziomie emocjonalnej, tak jak mówiłam. Pieniędzy może nie wiadomo nie ma ile, przynajmniej tu karty pokazały, ale tak jakby to nie do końca jest dla Ciebie najważniejsze w przyszłym roku. Zobaczmy drugi przekaz. To nie znaczy też, że ich zabraknie, nie? Tak bym to określiła. Ale też wiem, ale tak jak imprezujesz też, bawisz się, cieszysz się życiem i tak dalej, uważaj na wydatki też z drugiej strony. No byłabym nierzetelna, gdybym Wam tego nie podpowiedziała. Uważaj na wydatki, żeby one nie przekroczyły pewnego pułapu, prawda? Żeby to się nie zrobiło nagle irracjonalne. Jak sobie policzysz, podliczysz lub zweryfikujesz później po czasie, wyciąg z konta, wyciąg z karty, ile to kurczę ja wydałem na te napitki, na to jedzenie, na tę podróż, że za dużo, prawda? I czujemy, że to jednak było super, zajebista była impreza i świetnie się bawiliśmy, ale trochę popłynęliśmy z kasą. Więc po prostu unikaj takich sytuacji. Wyznaczaj sobie budżet, określaj budżet być może taki, który powoduje, że wiesz, że będziesz się dobrze bawił, a z drugiej strony wrócisz rano do domu, czy tam po kilku dniach do domu z jakiegoś wyjazdu i nadal będziesz się czuł komfortowo. Dobra, czego unikać? Drogie moje strzelce, kolejna informacja, żeby nie zamykać się w sobie i wytyczyć nowe cele. I spójna jest bardzo z tym. Czyli nie unikać ludzi, nie unikać jakichś zaproszeń, nie unikać możliwości, szans, które się pokazują w Waszym życiu, Boże, długo wyczekiwanych, albo przynajmniej nie zastanawiać się nad tym, a czy skorzystać z tego zaproszenia, a czy nie skorzystać. Raczej skorzystać, tak? Chodzi o to, raczej skorzystać. Bo to jakby tutaj się pokazuje wyjście z takiego marazmu, trochę ze stagnacji, z ciągle robienia tego samego być może. No takie energie się nam pokazują, ok? Zobaczmy teraz, dlaczego ruszyć tak silnie do przodu. Nie unikać, tak jak powiedziałam, różnego rodzaju zaproszeń, budowania siatki znajomych, networkingu w ogóle. 8 monet. Bo z tego mogą powstać fajne współprace, z tego mogą powstać różnego rodzaju kooperacje takie, które przyniosą Ci pieniądze, szanse rozwoju. Czyli ta siatka znajomych, tak jak powiedziałam, przyjaciół, poznawanie nowych ludzi, tego nie należy absolutnie unikać. Najbardziej jasny przekaz dla strzelca ze wszystkich chyba filmów, które zrobiłam. Być towarzyskim, ale Wy jesteście mega towarzyskim, podróżować, ale Wy uwielbiacie, większość z Was uwielbia ruch, prawda, podróże i przygody, a to przynosi jakiś konkret później. Nad tym trzeba popracować, co prawda, bo to nam się pokazało w 8 monet, czyli w czymś, czyli jako coś, co wymaga od nas zaangażowania i jakby i pracy i faktycznie, ale niewątpliwie jest to dla Was nowe rozdanie. Niewątpliwie jest to dla Was nowa możliwość. Niewątpliwie jest to dla Was coś, co Wy chcecie robić, tworzyć, kreować, dalej rozwijać, ok? I to się bierze z siatki znajomych, znajomości, z grupy przyjaciół, którą macie wokół siebie, grupy znajomych, którą macie wokół siebie. Więc to jest troszkę taki strzelec, który nie da na sobie wymusić tego, żeby zrobił coś, czego nie czuje. I to się pokazuje, żeby właśnie unikać sytuacji, że ktoś próbuje na tobie wymusić coś, strzelcu, a ty tego tak nie czujesz, albo wręcz nie chcesz tego zrobić, to unikać tego. Jeśli chodzi o rozwój i chcesz wyjść ze stagnacji, to bym powiedziała tak, unikaj stagnacji i tak unikniesz stagnacji, ale to jest praca nad sobą, którą trzeba włożyć w siebie lub w dany temat, żeby go dalej rozwijać. A wskazówki jeszcze z kart z okrągłych, zobaczmy, dla strzelca. Ale bardzo silnie tak wesoło, flirciarsko być może, z poczuciem humoru, imprezowo. Tutaj w ogóle są jakieś wielkie zmartwienia, które okaże się, że kompletnie niczym nie były, że nie były warte tego, żeby się o to martwić, tak? To po pierwsze. Więc na to bym również zwróciła uwagę.
A i pokazuje się druga karta, która mówi o nowych przygodach, o świeżych początkach i o nowych pomysłach. I te pomysły są też tutaj. Natomiast jak zwrócicie uwagę na obie te karty, to w moim odczuciu tutaj jest jakaś podróż właśnie. Zwiedzanie świata, zwiedzanie Polski. Coś z przemieszczaniem się, z miejscem, gdzie czujesz, że absolutnie ładujesz akumulatory, napawasz się energią danego miejsca i może nie jesteś tam sam, może jesteś z ważnymi dla Ciebie ludźmi, może poznajesz tam ważnych dla Ciebie ludzi i za tym idą jakieś właśnie nowe możliwości do tego, żeby kreować coś w swoim życiu naprawdę, ale kierujesz się tym, co czujesz, że jest dla Ciebie ważne i co czujesz, że chcesz robić. Jeśli jest strzelec, który się martwi, jest nowy pomysł, będziesz miał w przyszłym roku nowy pomysł na siebie, no wiesz, nowe. To tu są wielkie zmartwienia o nic. To znaczy, że się uda. To znaczy, że się uda wystartować. Co więcej, moim zdaniem, oczywiście nad efektami ostatecznymi będzie trzeba jakby popracować więcej, ale na starcie już będziesz miał jakąś solidną podstawę, tak? Solidny zwrot. To jeszcze się dla Was pokazało. Także nie unikać tych podróży, nawet gdyby miały one być jednodniowe, wyjazdów, zaproszeń, spotkań, ale również dzieci się pokazały jako ważne w tym wszystkim, że dzieci z nami biorą udział w tym życiu towarzyskim. Oczywiście no, w granicach rozsądku i wieku, co do wieku dzieci trzeba dostosować pewne rozrywki towarzyskie dla dorosłych, ale chodzi o to, że tutaj jest jakby... To, co chcę powiedzieć, to jest to, że mamy tu do czynienia z ludźmi w różnym wieku. To może być dla Ciebie jakoś wyjątkowo inspirujące. Ten czas spędzony razem, ale to nie jest tylko rodzina, Ty, Twój partner i dziecko, czy też dzieci, tylko jest Was więcej. Być może tutaj są ludzie o podobnych umysłach, upodobaniach, o podobnym hobby, razem spędzający czas i z tego wynikają jakieś nowe możliwości, więc nie unikaj tego rodzaju zaproszeń, tak? Mam podać przykład? No to podam pierwszy, lepszy przykład. Jest strzelec, który, kurczę, nie wiem, no, morsuje. No to właśnie nie unikaj zaproszeń do tego rodzaju aktywności. Inny strzelec bierze aktywny udział w jakichś, nie wiem, maratonach, półmaratonach. Nie unikaj zaproszeń do tego typu aktywności, bo tutaj z tego biorą się konsekwencje bardzo dla Ciebie przyjazne, to po pierwsze, a to niesie za sobą konsekwencje bardzo dla Ciebie przyjazne, to po pierwsze, a po drugie jeszcze w tle są jakieś pieniądze, możliwość zarobienia, dorobienia, no tak, kreowania czegoś nowego. Dziękuję bardzo. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.